Panie prezydencie, nazywam się Marcin Bujnowicz i jestem mikroprzedsiębiorcą oraz przedstawicielem niepublicznej oświaty. Sobota, wieczór, wreszcie miałem okazję przesłuchać pana wczorajszego wystąpienia. Niestety robię to dzisiaj w sobotę wieczorem, bo ostatnie 7 dni wywróciło mi, jak milionom Polaków, totalnie moje życie, prywatne i zawodowe. Musiałem, jak miliony Polaków, dostosować się do sytuacji związanej z koronawirusem, do decyzji, które podejmował rząd, dostosować się w taki sposób, aby przedsiębiorstwa i ludzie, których zatrudniam, mogły sprawnie funkcjonować, o ile w tych warunkach to jest możliwe. W ciągu ostatnich 7 dni stałem się, podejrzewam jak większość przedsiębiorców, administratorem sieci, znawcą aplikacji internetowych, youtuberem, influencerem, a nawet aktorem. Wszystko w nadziei, że to, co robię wspólnie z moimi współpracownikami, pozwoli nam uratować firmę, szkoły, miejsca pracy, a zwłaszcza pozwoli nam utrzymać wspaniałych klientów, których przez ostatnie lata sobie zjednaliśmy. Panie prezydencie, wysłuchałem pana wystąpienia kilkukrotnie. Podzielam pana apel o to, abyśmy zostali w domach, abyśmy się jeszcze bardziej zmobilizowali, abyśmy w tym decydującym momencie walki z koronawirusem byli zdyscyplinowani i odpowiedzialni za siebie i za innych. Cieszę się, że we wczorajszym wystąpieniu nie tylko martwił się pan o ochronę zdrowia Polaków, ale że również martwi się pan o ochronę naszego materialnego bytu. Cieszę się, że jest to pana absolutnym priorytetem. Traktuję to jako pana wyborcze zobowiązanie. Niestety, analizując pierwsze pomysły, informacje na temat ustawy zwanej potocznie pakietem antykryzysowym, analizując pierwsze pomysły, na przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przesunięcia składek, a zwłaszcza analizując wnioski dla przedsiębiorców, dla mikroprzedsiębiorców, które należy wypełnić w tym zakresie. Źle to widzę. To nie wystarczy. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Dlatego, parafrazując pana wczorajsze wystąpienie, apeluję do pana, panie prezydencie. A za pana pośrednictwem apeluję do rządzących, do przedstawicieli Sejmu i Senatu, do przedstawicieli wszystkich opcji politycznych o wytężoną pracę, o rozwiązania, które ułatwią funkcjonowanie polskiej gospodarki. Ufam, że pomimo, że jest sobota, a jutro niedziela, że pracujecie wszyscy państwo nad rozwiązaniami, które w poniedziałek na zwołanej przez pana, panie prezydencie, Radzie Bezpieczeństwa Narodowego poruszycie i przedstawicie nam, przedsiębiorcom, rozwiązania, które wleją w nas optymizm i nadzieję i będą motorem napędowym do dalszych działań.
przeciwnym razie nie czeka nas tylko epidemia koronawirusa, ale czeka nas w perspektywie kilku miesięcy, może nawet kilkunastu miesięcy, pandemia bankructw mikroprzedsiębiorców, pandemia bankructw firm i epidemia zwolnień. Wiem, że dzisiaj chronimy życie ludzi starszych i narażonych na zagrożenie koronawirusem. Ale patrząc w przyszłość, za chwilę będziemy mieli problem z całymi grupami społecznymi. Grupami, które nie będą w stanie dostosować się do tej sytuacji, która obecnie ma miejsce. Panie prezydencie, chcę wierzyć, a ponoć wiara czyni cuda. Chcę wierzyć, że pan i rządzący naszym krajem będą w stanie sprostać temu zadaniu. Że nie będą myśleli tylko tu i teraz o tym, aby ograniczyć rozpowszechnianie, transmisję koronawirusa, ale już swymi natychmiastowymi decyzjami, rozsądnymi decyzjami, pomyślą o mikroprzedsiębiorcach, pomyślą o małych przedsiębiorcach i pomyślą o tych setkach tysięcy ludzi, którzy stracą pracę, jeżeli ten sektor gospodarki upadnie. Jest pan w trudnej sytuacji. Jak ja, który zarządza kilkunastoma podmiotami i osobami, który ma na swoim stanie odpowiedzialność za życie i rodziny moich współpracowników. Wiem, co to znaczy odpowiedzialność. Ale to test dla pana, panie prezydencie, wszystkich rządzących i jako obywatel tego kraju, płacący podatki, oczekuję od was szybkich, natychmiastowych i konkretnych decyzji, które ułatwią polskim przedsiębiorcom prowadzenie biznesów. Bo tak szybko, jak wprowadziliśmy ograniczenia związane z koronawirusem, uzasadnione, tak szybko zaczną upadać polskie małe i średnie i mikroprzedsiębiorstwa. Życzę, no właśnie, życzę. Życzę panu, panie prezydencie i wszystkim rządzącym, mądrych i roztropnych decyzji. To test dla panów. Test na przywództwo i na sprawne zarządzanie. Powodzenia.